Sponsorem programu jest Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu. W pierwszej gonitwie dnia zwyciężyła Vendetta Team, powożona przez Zuzannę Graczyk. W drugiej stosunkowo łatwo triumfował Agatek pod Małgorzatą Kryszyłowicz. Dżokejka ta okazała się również najlepsza w gonitwie trzeciej, jako pierwsza przekraczając linię celownika na klaczy Atanda. Jesteśmy szczęśliwi razem z małżonką. W końcu worek ze zwycięstwami, mam nadzieję, się otworzył. Kryszyłowicz cieszyła się z pierwszego zwycięstwa konia w sezonie. Jest dobra klacz, była dwa razy druga, wcześniej trzecia, czwarta. W Sopocie byliśmy na drugim miejscu, fajnie tam biegła i tutaj wygrała. W kolejnym biegu wzięło udział aż 12 kłusaków francuskich. Zwyciężyła Qualmina, położona i trenowana przez Paulę Żakowską. Na przebieg zmagań ogromny wpływ miał start, a raczej aż 3 falstarty zasygnalizowane przez sędziów na torze. Konie już były ugotowane, co było widać u konia, też z naszej stajni Juty Snop, która stawała dęba, i konie już po prostu były bardzo złe i wiele koni po prostu, jakby to powiedzieć, straciło szansę w tym wyścigu. Qualmina była koniem moim zdaniem nieliczonym. Ja ją liczyłam jako konia czwartego. Widać, niektórym przeszkodziło, jej pomogło. W gonitwie piątej najlepszy był Wawel, a trzeci sukces dnia odniósł duet trenersko-dżokejski Wiesław Kryszyłowicz, Małgorzata Kryszyłowicz. Udało się, co było planowane. Wiadomo, na 100% nigdy nie można być pewnym, no ale konie były dobrze przygotowane, w dobrej formie, także liczyliśmy na te zwycięstwa. Wawel to koń, który dobrze dosiadany może osiągać wiele sukcesów. Komplementowali Ogiera i jego właściciele. Potwierdzam, myślę, że to jest jeden z lepszych koni na partynicach i myślę, że będziemy z niego bardzo zachwyceni. Rodę Lesieńca, co będzie we wrześniu, on jest w stanie, jeśli pani Kryszyłowicz pojedzie, wygrać. W przedostatnim biegu dnia najszybsza okazała się Amadora z fenomenalną tego dnia Małgorzatą Kryszyłowicz w siodle. Na 4 starty dżokejka zanotowała 4 zwycięstwa. No tak, 4 razy dosiadałam konie, 4 razy wygrałam. Strasznie się cieszę z tego, że moje konie okazały się, tak jak na treningach, dobrze pracowały, takich wyścigów. Zwycięstwo miało dla niej smak podwójny, bo Kryszyłowicz jest jednocześnie trenerką Amadory. Wygrałam na niej drugi raz w tym sezonie. Byliśmy w Sopocie, była tam na płatnym miejscu. Ona nie lubi mieć przerwy, bo się denerwuje, jak systematycznie biega, to dobrze sobie radzi. W kuluarach żartowano, że z tą formą dżokejka mogłaby równie dobrze pojechać wyścig kłusacze. Co na to zainteresowana? A spróbowałabym, czemu nie? Ale bym musiała potrenować najpierw. W ostatnim biegu dnia zwyciężyła Daugava, powożona przez Tarasa Saliwończyka. Już za tydzień jeden z najważniejszych biegów w sezonie, prestiżowa gonitwa Oaks. Sponsorem programu był Totalizator Sportowy. Od 60 lat patron polskiego sportu.